Witam serdecznie. W tym module pomówimy o tym, jak skonstruowany powinien zostać harmonogram inwestycji oraz jakie najważniejsze wiadomości powinny się w nim znaleźć. Niemniej, nawet w przypadku równoległych prac, każde z zadań przedstawione powinno zostać osobno. Jest to dość istotne dla porządku wykresu, gdyż cykl trwania powinno się je przesunąć w prawą stronę tak, aby porządek działań zgodny był z założonym czasookresem. Innymi słowy, albo zadanie rozpocznie się w tej chwili, która trwa, albo... Oznacza to, że początek projektu będzie miał miejsce wraz z rozpoczęciem pierwszego zadania, a jego koniec wraz z uzyskaniem ostatniego przewidzianego kamienia milowego. Oczywiście w projektach występuje zazwyczaj. W dalszej kolejności należy określić zależności między zadaniami, gdyż jedne zadania będą możliwe do realizacji na zakładkę, czyli ich rozpoczęcie będzie mogło mieć miejsce pomimo, iż poprzednie działanie przewidziane w. Ważnym jest, aby ująć w harmonogramie czas na działania okołoprojektowe, bez których realizacja nie mogłaby się rozpocząć. A są to m.in. Czas konieczny na mobilność.